Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w grze Supraland. I cóż, jak możecie zapewne zauważyć, jesteśmy w trochę innym miejscu niż ostatnio. Jest to spowodowane niczym więcej jak tym, że po prostu szukam teraz po różnych miejscach, w których już chodziliśmy, metalowych elementów i akurat tutaj znalazłem metalowy element, więc stwierdziłem, że tak, tutaj wznowimy nagranie. I co jeszcze mogę powiedzieć? No, gramy dalej, szósty już chyba odcinek, a może to był siódmy? Nie jestem pewien, mniejsza. Najważniejsze jednak jest to, że no, ostatnio zdobyliśmy fajne ulepszenie takie magnetyczne, możemy teraz bawić się metalami, możemy dzięki temu robić milion różnych fajnych rzeczy. I tak, gra mnie naprawdę wciąga, jak już to powtarzam ciągle. Nagrywam sporym wyprzedzeniem i... Okej, wiecie co? Ja wiem, gdzie to prowadzi. I powiem tylko tyle, wow. Nie spodziewałem się, że tutaj jest takie przejście. W sumie to jest przejście dwustronne, więc jakbym tutaj kliknął nawet, to to otworzyć bez możliwości tak naprawdę korzystania z tego wszystkiego, ale dobra, mniejsza. Więc tak właśnie dzisiaj dalej gramy i dzisiaj chciałbym właśnie poszukać takich wszystkich metali, porobić takie zaległości, można powiedzieć, poniekąd i milion innych rzeczy. Oczywiście postaram się też robić trochę wątka później główniejszego, że tak dziwnie to określę. No ale zanim to, to właśnie chcę tak pobiegać, pocieszyć się wolnością i inne takie rzeczy. I tak, właśnie jeszcze zapomniałem dodać. Ty, jak przyłaziłem, to wrogowie znowu się odrodzili. Generator tarczy był włączony, nie wiem, czy go wyłączyłem, czy nie. Ale ten oto piękny promień, wyobraźcie sobie, przebija się. Przebija się przez tarczki. Nie w pełni, ale trochę. I teraz proszę, macie dowód. Po prostu, to 10 obrażeń, bo 10 obrażeń, ale nawet nie muszę się przejmować teraz wyłączeniem tarcz. No po prostu mogę totalnie rozwalać wrogów, nie przejmując się niczym. No oczywiście tam z tym niczym to tam bez przesady, ale no wiadomo o co chodzi. Więc nie będę tutaj aż tak może dużo peplał bez sensu. I po prostu idźmy przed się, szukając czegoś właśnie. I teraz tak, tutaj było przejście w to miejsce. Ale z tego co kojarzę, właśnie skrywa tutaj właśnie ten metal, jak to nawet widać. Ale zanim to tamto, to tutaj coś może też było? Chyba tędy przychodziłem już kiedyś, ale wiecie, nie jestem pewien. Chyba jednak nie. Ale hej, przynajmniej jesteśmy teraz w dobrym miejscu, żeby zająć się inną sprawą. O tak, wiem, że tam jest ten metalowy, ale zanim tam pójdziemy, to właśnie chcę poszukać takich miejsc, do których jeszcze nie zaglądałem. Wydaje mi się, że też coś takiego większego było. To, ta moneta chociaż. To jest chyba na drewnie. Szczególnie. Ale i tak, warto spróbować, warto pomyśleć. A, jednak pomoże. A śruby. Nie, te śruby to za małe jednak. O, smutne. A, myślałem, wiecie, że jestem taki sprytny, taki mądry i w ogóle, ale... Może ze szczytu tych skał, tylko... Więc tak. Raczej to jest, powiedzmy, że nie na ten moment. Niestety. Ale i tak, nie mam zamiaru się poddawać, może jeszcze coś z tego wyjdzie. Włączony? Serio, czemu się wyłączyło? To jest nie fair. Problem, że się wyłączyło. Co drogą, patrzcie, ja teraz prąd przewodzę. Okej, i tak ciekawa sprawa, że odkryłem, że mogę przewodzić prąda. Ale no. Dobra, wiecie co, to było prostsze jednak niż myślałem chyba. Tak, to jest prostsze niż myślałem. Nie trzeba się przejmować jakimiś wielkimi filozofiami i myśleć co i jak i gdzie. Ja niepotrzebnie to robiłem. Ale widzicie, stąd i tam potem. Ja naprawdę czasami mam dziwne po prostu braki jakby pomysłowo-rozumowe. Dlaczego nie włączyłem tego? To pozwoliło łatwiej. Ja nie myślę po prostu.
niestety. Fajnie teraz. I raz, dwa. No nie wierzę. Nie, wiecie, ja tutaj próbuję i to tak serio. Na poważnie, 100% po prostu po wagi, żeby tutaj to ogarnąć, ale nie. Postać się ślizga, ja lamię. Aż powinien chyba to wycinać. Jako najgorszy stosz mi się po prostu najprościej w świecie. Nie chcę. Tak. Mam tego dosyć. Tylko zdecydowałem się po prostu uruchomić cięcie w OBS-ie. Co? Czym trafiłem za pierwszym razem, tutaj wskoczyłem. Okej. Tak, 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 nie. Nie mówcie, że to jest za mało. Ale dobra. Jeszcze spróbuję może raz, góra dwa razy i potem już się poddaję. Teraz mogę spróbować. Bardziej się nie uda. Ale tak, stąd może by była szansa. Wiecie, tam na tym drzewie postawić kostkę i albo mój potrójny skok wykorzystać, albo jeśli mamy dostęp do kostki. Są w sumie kostki i potem mam tylko. Tak, tak. Sens jakoś się tutaj męczyć z tym wszystkim? Nie wydaje mi się. Więc no niestety, czy na szczęście sobie to na kiedy indziej. Idź mi stąd wróg, nie potrzebujecie. Więc idziemy na ostatni chyba metal, który tutaj kojarzę w tym miejscu. Tak, definitywnie to już jest ostatnie metalowe coś, które kojarzę jakoś tak porządniej. Tak nie będziemy iść, wiecie, wyznaczonymi drogami, takimi jak gra nam po prostu oferuje te wszystkie skróty czy coś. Co to? Nie. Ja chcę spróbować, wiecie, pójść... Trochę wracając się, można powiedzieć wręcz. Z cech. Dlatego, że... Z tego, co kojarzę, jest trochę tutaj takich... Właśnie, a teraz tak, stąd. Nie, za mało, ale... Hej, przynajmniej monetki zauważyłem, które wcześniej popomijałem. Nie wiem jakim cudem. Aż wiecie co, chwila, to może mieć sens. Tutaj może być przejście po tych skałkach. Co na pozór było głupotą tym? Nie, to są kamienie z tych takich ślizgających się. No niestety. Dobra, w takim wypadku... No, jak już mówiłem. Idziemy szybko zająć się powrotem do miejsca, skąd przejeżdżaliśmy po raz pierwszy, gdzie ta przygoda się zaczęła i inne takie. Gościa tutaj nie ma, ale w sumie teraz wielce obchodziło. Tak, jesteśmy znowu w tym. A wioseczka, czy tutaj coś więcej było? Chyba nie kojarzę, żeby było cokolwiek, więc no. To miejsce możemy już sobie odpuścić, to jest taka... Skrót, który już sprawdzaliśmy chyba ostatnio. Teraz załączymy takie piękne coś. Tak, więc teraz to tak po niej idziemy, nie przejmując się niczym. Jest, chyba jest, wiecie, skoro dali takie metalowe kawałki. Jakąś rurę otworzyłem. Dobra. Wiecie, oczywiście idziemy tam, tylko zanim coś to... Chwila, czy... A ja stąd przylazłem po raz pierwszy tak oryginalnie, więc... Zobaczmy po prostu rurę, która wyrzuca nas... tutaj z powrotem. Okej. A i teraz w sumie, jak tu już jesteśmy, to może udałoby się... Też poszukać tutaj czegoś więcej. No nawet definitywnie, może bym dostać się tutaj wreszcie, tam wyżej, tak jak tam miałem z tym problemy. A, czyli ta piła była kluczem do wszystkiego.
Ale dobra, mniejsza. Mniejsza o to po prostu. Chodźmy tutaj szybko, ogarnijmy. Więc, widzę tą skrzynię, tam oczywiście też polezimy. Najpierw... Tak, wiem, że mogą mnie wyzbierać w sumie zdalnie, tak trochę. No i tak, jest tutaj drewniany grób, który muszę zniszczyć. Nie wiem, czy tutaj nawet wyskoczyło. Jakiś przeciwnik na pewno. Bo tego, że on wyskoczył, to był słaby. I tak, teraz największym problemem może być to miejsce, szczerze. Tam też ta skrzynia trochę. Daje się takie... Chociaż monetki to... Fast travelem pseudo się dostać, żeby tutaj móc je zebrać, skoro to są te duże. Ej! Idź stąd, kostka! Czemu to ciągle mylę? Nie wiem. Ale okej, obrażenie miecza plus 2. Przyjemne. Też jest metalowe? W sumie wątpię, wiecie. Definitywnie to jest drewno. Ale może to jest traktowane jako metal? Nie, niestety nie. A więc no. Smutne, ale tak. Tej skrzynki teraz nie otworzymy. Powiedzmy, że ostatni drewniany grób też jest tam gdzieś przy tej skrzynce, wiecie. Żeby nie było za prosto, zbyt przyjemnie, zbyt szybko. Ale hej, nie będę za tym płakał ani nic. I tak już dużo rzeczy na pewno podkrywaliśmy nowych, takich ciekawych. I no. Marnuję dużo czasu antenowego, znowu takie głupoty, bo już 12 minuta. Nic pożytecznego dla świata i społeczeństwa jeszcze nie zrobiłem w tym odcinku. I wracamy teraz. Tak, tutaj nie wyzbierałem tych nawet monet. Wow, to jest, musiał być strasznie przepełniony tym wszystkim teraz. Tak jest trochę... aż dziwne. Właśnie, chwila, jeszcze jedna rzecz. Nie. A szkoda, chociaż dobra, no ma to trochę sens, bo prawdopodobnie to jest jakieś zabawkowe złoto bardziej niż prawdziwe. O, trupek. Chodź, trupek, dobra. Drewniany krzyżyk, też możemy zniszczyć bezproblemowo. Skoro mamy iść do tego króla całego, to pójdziemy już od razu. Tak, król niebieskiej wioski. Przy okazji księżyc, nadal nie wiem po co zostawię. Hej! Kochanie, to piękny niebieski McGuffin! Teraz proszę zdobądź drugiego z filtrowego kryształu i wróć tutaj. Można było się spodziewać. Można było się spodziewać po prostu, że takie proste to nie będzie już. Dobra. Gdzieś w głębi liczyłem, że to może być już tyle. Że jeśli cokolwiek więcej tutaj będzie, to wiecie, to będą jakieś takie rzeczy na zasadzie super poboczne albo później jeszcze. Nie. Chyba wszystkie znajdźki, wszystkie bronie, wszystko po prostu zarzucą nam jeszcze zanim będziemy w ogóle mieć okazję bardziej trochę pozwiedzać ten świat. Smutne to. O, ale hej, jeśli gra tego chce, to niech tak też robi, nie będę się z nią kłócił. Ciekawe, ten kill off jest traktowany w pełni jako metal. I co jeszcze ciekawsze, to nie ma tutaj żadnego sensu, żeby na niego się wspinać, więc... Tak. I w ogóle wiecie co? Wpadłem teraz na genialnego pomysła. Związanego z tym tutaj miejscem. Pamiętacie, że jest taka jedna skrzynia, której nie wiedziałem co i jak. Może gdybym właśnie spróbował teraz... się nazywa... użyć tąpnięcia. To się tu dostaniemy. Zasięg tąpnięcia, kolejny większy. Niezbyt przydatne te ulepszenia, ale hej, ważne, że są ulepszenia. Dobra. Właśnie mówiłem, dzisiaj chcę takie mocne zwiedzanie ponowne robić, szukać tych wszystkich rzeczy, których mi brakuje i w ogóle, więc... Każda taka znajdźka, czy pomysł, na który wpadnę, nawet jeśli głupi, to będzie mnie strasznie cieszył. Giń. Dobra. A teraz w sumie została nam jeszcze do zrobienia jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Czyli
Dobrze, kojarzę, że są tutaj te muchy. Okej. Dobra, jeszcze jedna złota beczka z fundrum też została. Ale zanim to tak, musimy kryształek fioletowy przygotować. Żeby, wiecie, pobawić się muchami. Właśnie, chwila, tutaj... Byłem tu? Tak, byłem, dobra. Bo wiecie, wydawało się takie trochę, że... No, że nie byłem. I że coś, tak byłem, więc okej. Tutaj też zaglądałem? Czy coś więcej tutaj widzę? Nie szczególnie. A więc robimy coś, co odkryłem największym przypadkiem. Tylko dlatego, że po prostu... Widziałem po prostu, wiecie, te muchy przy fioletowym krysztale, więc sprawdziłem to wtedy. Też to sprawdzam i czy coś się zmienia? Miejsce mnie. Ale tak, widziałem marchewki. Proszę. Tego mogę używać, jak coś niosę. Uważam, że nie trafiam, ale hej. Ważne, że mogę to trzymać i nieść. Nie tylko być. Ale dobra, mniejsza. Przejdziemy do marchewek. Lego, do widzenia. I co my tu mamy? Skrzynkę. To nadal nie jest ta ostatnia beczka. Obrażenie miecza plus 3, dobra, ładne. Nadal nie jest ostatnia beczka. Gorsze, w sumie nie wiem, gdzie ona może być, nie mam najmniejszego pojęcia dosłownie, gdzie może być. Żadnego pomysłu, ani nic, więc... Co? Prawdopodobnie będę musiał tutaj poszukać trochę dłużej. Ale no. Dane. I... Widzę tu drewniany grób, widzę. Gdzieś tu była też pęknięta szyba chyba, jakoś tak wcześniej. Pęknięta, ale... Jest jakaś szyba. Ja w sumie tak pokazuję od dołu, tutaj to miejsce. Które można jeszcze tu skrywać. No najbardziej to obstawiam, wiecie, to już miejsce jedno w dół, które znamy. W sumie jedno z dwóch, bo pierwsze to prowadzi tam obok lawy. A drugie to jest po prostu tą rurą tutaj do studni dosłownie, więc tak. Właśnie, tutaj też są metalowe różne rurki i tak dalej. O. Też coś może jeszcze być. No, osobiście. Bo wątpiłem, że było tu aż tyle. A wiecie, no... Napchane w jedno miejsce, ale... No, i tak warto sprawdzić. Miałem rację jednak. Zobaczę teraz szybę, to... Będę pewien, tak, to jest to miejsce. Okej, czyli moje logiczne myślenie jednak nie szwankuje aż tak bardzo, jak myślałem. Co my tu mamy? Obrażenia krytyczne miecza. Mam szansę na obrażenia krytyczne miecza w sumie. Nieprzydatne. Naprawdę nieprzydatne, ale jak mówiłem, upgrade to upgrade. Nie będę tutaj się kłócił, narzekał czy coś, bo gra i tak była wspaniała, że mi to dała. I dobra, jeszcze jak jesteśmy przy tej wiosce w sumie, to była jeszcze jedna rzecz, którą chyba trzeba było ogarnąć. Jeśli się nie mylę, to też było właśnie jakieś takie coś, co wymagało gwiazdek, żeby móc pójść. Wytworzyć, więc... Czy możemy to zrobić? A no możemy, 80 gwiazdek, mamy ich 90. Ja w środku? Skrzynka. To daje obrażenia tup. Nie. Okej. Okay. To tyle, czy jest tutaj coś jeszcze? W sumie chyba... Chyba wygląda na to, że już nie. Jedyne co, tak jeszcze póki pamiętam, to... Możemy pójść szybko... Ej? Chciałem w sumie. A, no tak, możemy teraz tutaj spróbować właśnie swoich sił z wrogami, w ten sposób jakoś tak... A właśnie, przy okazji jeszcze jedna rzecz. Czego jest ta druga wartość w sumie? Nie wiem, ale mniejsza. Chodź swoich sił znowu w tym. Z takim promieniem, wydaje mi się, że tutaj będzie znacznie łatwiej. A i właśnie, swoją drogą, tu jest jeszcze taka piła. Wiadomo, takie piły metalowe, inne rzeczy, to coś mogą sugerować? Czy żeby tutaj coś... Nie. Niestety nie. Nie, dobra, tam coś może być. Jakie wymiary, to tak, wiecie co, ja to muszę sprawdzić. Nie, nawet skoku nie miałem dodatkowego, więc definitywnie nie. Ale dobra, bo za dużo gadam, za mało robię. I tak. Idziemy na to.
szybsze strzelanie, brak energii. Znaczy mam w sobie brak energii, wiecie o co chodzi, ale... Nie, to... Teraz to będzie znacznie prostsze. W sumie jak tak myślę. No nie wiem, jaki jest do końca sens tego wszystkiego, ale tak, no patrzcie, jakie to teraz jest proste, no... Nawet nie ma czym się przejmować. Boże, to coraz to kolejniejsze fale, coraz to liczniejsze, ale... W sumie to jest proste teraz, naprawdę. Chyba za bardzo nawet rozwinąłem postać jak na to wyzwanie. Pseudo wyzwanie teraz, ale okej. Tak, chyba zdecydowanie wcześniej powinienem to robić, bo teraz to takie... Ej, a ty dokąd? No, po prostu... Będzie spamić wrogami, ale... Patrzcie, no, ja nawet tak mogę robić, po prostu. Ja też ich szybko wyeliminuję, no. Po prostu żadnego... Żadnej trudności. No ale no, czego można się spodziewać po takim momencie, kiedy mam już postać jak na mój gust bardzo dobrze rozwiniętą. Okej, dużo tego biegnie, ale damy radę. Musimy. Okej, ktoś się przedostał, ale tak głównie dlatego, że zajmowałem się głupotami zamiast walczyć w prawidłowy sposób. Jedyny słuszny i tak dalej. Nadal nie wiem, jaki jest cel tego wszystkiego, taki główny. Ale hej, ważne, że możemy próbować swoich sił. W sumie wiem, co jeszcze byłoby lepsze. Strzelanie pociskiem, potem eksplodowanie go, ale... Okej, dobra, to się zaczyna robić już trochę... O, zbyt liczne. Szczerze powiedziawszy. Tak. Tak. Za dużo ich jednak. Ale okej, ciekawe miejsce. Ciekawe wyzwanie poniekąd, tylko jakiś sens tego. Ja wiecie, w sensie obstawiam, że to po prostu nam otworzy te drzwi, jeśli to zrobimy, ale... Jednak może jestem trochę za słaby jeszcze na to wszystko, więc tak. Tak, po prostu cokolwiek to jest, to będzie musiał jeszcze trochę poczekać. I teraz w sumie to by teraz... Już się plączę, co chciałem przekazać, powiedzieć. Patrzcie, tam jakiś dom jest. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Ale dobra. Mniejsza z tym po prostu. Co chciałem, jak się przypomnę, to... Czy w sumie jak sobie przypomnę, to wtedy powiem. A póki co w sumie chyba lecimy już... Teraz... Nie, jeszcze tutaj coś takiego jest. No, jak ja mogłem zapomnieć o takim czymś istotnym, jak to? Dobra, że nie odtupnięcie. Ej. Ale i w sumie? Jest coś tu jeszcze więcej do odkrycia, zrobienia takiego czymś, o czym powinienem pamiętać? Oczywiście poza tym, że mamy jeszcze jedną beczkę do znalezienia. Ej, w sumie nawet chyba na tym chciałbym się skupić teraz, tak poniekąd. Znaleźć tą beczkę ostatnią. Wydaje mi się, że ona może być gdzieś naprawdę... Zachowałem właśnie takie najlepsze z najlepszych ulepszeń, ale... Problem w tym, że tak trochę nie mam pomysła. To, co ewentualnie mogę zrobić, to teraz jakieś takie cięcie. Pomyśleć, poszukać, ewentualnie jeśli nic nie znajdę, to zaraz się spotkamy ponownie, po prostu. W drodze do fioletowego kryształa. Wiecie, nie ma co wam też marnować ciągle czasu antenowego. Witam ponownie na drodze, tym razem do fioletowego kryształu. Powiem wam szczerze, że prawie godzinę łaziłem i nie znalazłem niczego, więc tak stwierdziłem, że na razie tego starczy i po prostu idziemy. Zobaczymy. Nie zmierzysz się z kryształem rycerzem, może powinieneś wcześniej znaleźć wszystkie wystarczająco dużo ulepszeń. Okej, nie wszystkie ulepszenia. Powiadałem, że powrócił kościany rycerz. Nie wiem, o co chodzi z tym kościanym rycerzem. Ale okej. Spotkałeś już Kościa z laptopem pod wielkim kryształem z dużym dyskiem? Słyszę, że bardzo potężnego ulepszenia.
Może masz coś, czym mógłbyś mu wyczyścić dysk? Wiecie co? Niestety nie mam pomysłu. Końca po prostu o co może chodzić. A jedyne co przychodzi mi do głowy jakkolwiek częściowo, to jest ogólnie, powiedzmy, taki strasznie dziki strzał. Może to by wystarczyło. Więc ewentualnie, skoro ten, jeśli on tak poleca, poradza i tak dalej, to może właśnie warto byłoby jeszcze pomyśleć o tym wszystkim. A w ogóle co z tym robić, bo to jest takie zamknięte. Nie wiem. Ale dobra. Pomyślmy jeszcze o tym, bo jak mówię tak o tym kościanym rycerzu, to nie wiem co to ma być. Dużo ulepszeń. Przygotuj się na spotkanie z kościanym rycerzem. Regeneracja zdrowia plus 10. Szansa obrażeń krytycznym pistoletem. Obrażenia. Maksymalne zdrowie. Szybkość uzupełniania amunicji. Drogie te rzeczy. Tak, wydaje mi się, że tutaj będzie jakieś naprawdę coś wielkiego, więc skoro coś takiego tu ma być, to może naprawdę warto pomyśleć o tym, żeby pozbyć się tego dysku. A tylko zanim to, to muszę właśnie tutaj, powiedzmy, jeszcze sobie rozkminić, o co tutaj chodzi. Znajdźka? Nie, nie znajdźka. To dalsza część jakiejś większej łamigłówki. Fajnie. O, i monetki. Dobra, monetki to zawsze z chęcią wezmę. Tak, wiem, że mogą tutaj szczelić, ale wolę osobiście zbierać, jakoś tak z przyzwyczajenia. Dobra, więcej tu nic nie ma, więc trzeba iść tak. Ostrożnie, nie. Ej, dobra, już widzę. Dobra. Powrót tutaj i... Ej? Chyba już wiem, co trzeba zrobić. Nie wiem, dobra. A, dobra. Już chyba wiem. Powiem wam szczerze, to jest... bardziej skomplikowane niż myślałem, jako że to wszystko chwilę pozwala, ale tak. Tak, jeśli trafimy, to się odbije i będzie super zrobione. A nie, dobra, czyli to na bardzo krótką chwilę otwiera. A więc tak, uwaga. Okej, odbiło się. Dobra, jak się chyba odbije, to muszę natychmiastowo po prostu... zejść już od razu i tam trzymać tą wajchę. Tak, jestem za wolny, jak zwykle. Dobra, mamy to. Warto było się namęczyć, czy nie? Okej, warto było się namęczyć. Warto było. Dobra. To skoro to jest zaliczone, to zobaczmy, co my mamy tutaj. Czy coś jest też takiego fajnego? Oczywiście, że jest. To był za drewnianymi krzyżami. Święty pistolet. Twój pistolet może teraz niszczyć drewniane groby. Okej. Mogę tutaj normalnie wejść w takim razie z mieczykiem. Nie przejmuję się niczym, ale dobra. Ja pomyślałem o tym, tylko oczywiście od jakiejś dziwnej strony włażę. Ale okej, hej. Nie ma co narzekać. Swoją drogą, chyba się teraz wytrzymalsi? Nie, dalej to sami. Ale tak, skoro mówimy o tym kościanym rycerzu, tyle takich negatywnych rzeczy, że to jest jakieś naprawdę mocne coś, to chyba lepiej naprawdę będzie jeszcze podokupywać, co się da. Inaczej mówiąc, zaczynamy w takim wypadku od może wzięcia tego. Zdecydowanie się przyda. A to też może... też, bo to jest bardzo tanie. I na te dwie rzeczy mnie nie stać, więc tak kiedy indziej. Co tak? W sumie chyba najlepiej będzie, jeśli teraz pójdę poszukać tego gościa z dyskiem, bo
Więc szczerze nawet nie pamiętam, gdzie był. Mówili, że coś przy fioletowym krysztale, znaczy niebieskim. A więc tak, spróbuję. Kwestia, że może mam coś, co pozwoli mi wyczyścić dysk. Szczerze wątpię, ale wiecie, można popróbować, więc widzimy się za chwilę. A dobra, wiecie co, na drodze do tego kryształu znalazłem jeszcze jakieś inne miejsce, w którym okazuje się, że mnie nie było, więc... Wow, i co mamy? Szybkość regeneracji razy dwa. Przyjemne ulepszenie. Przyjemny upgrade. Ale w sumie nawet nie wiem, czemu mnie tu nie było, bo patrzę, to nawet nie było jakoś trudne ukryte. Chociaż okej, może to jeszcze ma jakiś sens. Swoją drogą... Chwila, tam coś jest. Jeszcze ty jakaś taka... rura? To jest wyjściowa. To trudno. My tutaj jeszcze nie skorzystamy z tego. Chociaż właśnie, wiecie co, pod czerwony kryształ w sumie też warto byłoby zajrzeć ponownie. Może tam też są jakieś właśnie rzeczy. A w sumie dobra, czemu by nie? Dzisiaj po prostu będziemy może chodzić, szukać jakichś takich właśnie dziwnych rzeczy. Znaczy tak, 31 minut, więc jeszcze niewiele mi zostało. Właściwie, ale dobra, mniejsza. Po prostu skupmy się teraz na tym, żeby tutaj spróbować. Choć czegoś, nie wiem nawet czego do końca. Jest, co ciekawe, nie chcę mi pokazać gdzie. Masz jakieś wejście tam? Kolejna rura, której nie mogę ruszyć w sumie. Takie różne zagadki i inne rzeczy, które w sumie... Dawać, ale tak. Idziemy tak. Ponownie w ten sposób, nawet przejdziemy tak legalnie. Nie będziemy się bawić właśnie w te takie różne, takie dziwne przejścia teraz. Chwilowo oczywiście. I tam mam tutaj skróta pięknego, to idziemy tak. Nie wiem, sam poszukać tego gościa, już znowu wznowiłem nagranie na prawa ja po prostu. Ej. Chyba nie potrafię po prostu działać poza nagraniem. Już się zbyt przyzwyczaiłem do gadania do monitora. Ale dobra. Wydaje mi się, że on był gdzieś chyba niedaleko stąd. Pewien nie jestem, ale... A, chyba to gdzieś tutaj. Co to za jakieś potężne ulepszenie, to pojęcia nie mam. W sumie też nie mam pojęcia, jak tam się dostać do niego, bo wiem, że to jakoś tam chyba po tych skałkach było coś. Chociaż dobra, mówię, że nie mam pojęcia, przecież z tym jednym wielkim jełopem mam teraz metal, po którym mogę się... A to w sumie tam tylko tak zwyczajnie wystarczało pójść, nawet nie trzeba było jakichś takich wielkich... Chyba? Okej. Mój strzał jeden to coś takiego. Chcesz tam dostać? Powiedz, sprawdzę mój dysk. Uwaga, uwaga. Baza danych na moim dysku mówi, że nie możesz się tam dostać. Nie mam jak po prostu zniszczyć dysku, chyba że... Aha! No elektryka w sumie. Sprawdzam mój dysk. Nie macie w bazie zakazanych osób. Proszę, możesz wejść. Okej, dobra, wiecie co to... To było ciekawe, czyli w sumie ten nasz magnes to jest taki elektromagnes w takim wypadku, więc... Okej. Chwila, co on tam mówił? Czekajcie, co on tam mówił? Ale ten poziom coś tam... Not prone, okej. Ciekawe, niezły easter egg. Możliwe, że większość z was nawet nie będzie wiedzieć, czym jest not prone. Ja osobiście może powiem nie tyle, co wiem, co kojarzę Notprona. Jeśli się nie mylę, to jest chyba jakieś takie... stronka z, można powiedzieć, taką grą logiczną? Jedną z pierwszych. Dobra, i... okej, wiecie co? Nie wiem nawet, co dalej o tym pomyśleć i co dalej z tym zrobić, bo to jest jakieś takie... Naprawdę, wydaje mi się, że jakiś taki... Chyba nie, chyba to tyle.
Dobra, mam to. Ja jestem idiotą. Bo ja na tym jechałem. Prawidłowa odpowiedź jest jechać obok tego. Tak. Ej, to było takie proste. Ja o tym nie pomyślałem. Ale dobra, pomyślałem teraz. Dobra. A chcesz wiedzieć, co w sumie to miało sensu, że to jest elektromagnes, którym to możemy włączyć i wyłączyć. A póki co sekretne miejsce i co to za ulepszenie? Obrażenia obszarowe pistoletu? Twoje pociski z pistoletu powodują teraz obrażenia obszarowe na odległość około 3 metrów. Okej! Okej, czyli teraz mamy takie eksplozje fajne. Wiecie co? Teraz w sumie to będzie jeszcze łatwiej ogarnąć to wszystko. Okej, dużo wrogów. I tak, teraz to łatwo będzie ich ogarniać w sumie, jak tak wybuchają. Gorzej tylko no, z odnawianiem energii nadal. Ale tak, jak wiecie, to tam było, wiecie. Już się tak strasznie plączę, ale no. To teraz te fale wrogów, może warto byłoby po prostu spróbować ponownie, ale nie. Nie, nie chce mi się. Nie teraz przynajmniej. Cóż, no, wygląda w takim wypadku na to, że zrobiłem wszystko, co tutaj było do zrobienia. Tak teraz całkowicie szczerze, więc widzimy się na obszarze w sumie teraz czerwonego kryształu, bo tam może też coś właśnie być jeszcze do znalezienia. Więc no, do zobaczenia za chwilę. No dobra, witam na obszarze czerwonego kryształu z powrotem. Wiecie co, tak tutaj trochę właśnie pochodziłem już samemu nawet i chyba nigdzie nic metalowego, ale no, znalazłem, jak widzicie. Coś tutaj może jednak być na rzeczy. Poza tym tam też u góry był taki, można powiedzieć, kran główny czy coś, który wiecie, też może coś. Zanim to idziemy tutaj i zobaczymy dokąd. To nie sugeruje niczego takiego szczególnego. W tym, że widzę skrzynkę, więc tak. Nawet jeśli będę musiał jeszcze raz tam przychodzić, a niestety na to wygląda, bo miejsce to kojarzy mi się z... Ale tu byłem, czy nie? Bo tak wygląda to znajomo, ale nawet nie wiem skąd. Dobra, teraz już definitywnie wiem, że tu byłem. To jest jakaś zebrana skrzynka. Ale tak, jak widzicie, szukanie metalu jest naprawdę. Znajdować ulepszenia. I chyba wiem, gdzie to nas wyrzuciło. No niestety. Jesteśmy przy miejscu, w którym była jedna ze złotych beczek, więc tak. Widzimy się ponownie za chwilę. No dobra, jesteśmy ponownie w tym miejscu. Idziemy znowu do tego metala i tym razem, zamiast iść tam, chciałbym spróbować... O, tutaj. Łatwe, o ile w ogóle jesteśmy w stanie to osiągnąć. Ale wiecie, warto spróbować i jeszcze tutaj. Nie ma co tam iść, bo wiecie i tak. Jeśli to tam coś będzie kiedyś, to tam w końcu pójdę. Spokojnie, nie przejmujcie się tym, widzę ją. Jeśli do tego jest dojście, to będę się jeszcze trochę chyba. Ale no, nawet jeśli do tego nie ma dojść. Mam przynajmniej skrzynkę. Wydaje mi się, że jednak nawet jeśli jest to dojście, to wiecie, skrzynka ważniejsza niż potencjalna wspinaczka taka na razie, więc sekretne miejsce, no niezbyt sekretne, ale okej. Okay. Obrażenie na miecza plus 2. Nie powiedziałbym, żeby to był super upgrade, ale okej. Okay. Nie, nie spadaj. Nie spadaj, gościu. Minimalnie zabrakło. A wiecie, co to oznacza? Ja tam wlezę. Ja tam ostatecznie wlezę. Ja wam to obiecuję. Po prostu z moim uporem ma szans, żebym po prostu tam nie wlazł. Krawędzi. Raz, dwa. Nie, tam jest dojście, ale ja się nie poddam.
Ja się nie poddam, tam trzeba naprawdę precyzyjnie skoczyć, ale jest dojście. No tylko wiecie, że to tak wysoko jest umiejscowione, tak jakby to było celowo takie jakieś super wyzwanie. I też skoczyć, ale to nie ma sensu. Bo to większy dystans, więc co z tego, że mam trochę większą wysokość. I mamy to! Widzicie? Mamy to! Czułem po prostu, że tutaj będę mógł wlecieć. Tutaj jest ukryte konkretnie, bo chciałbym to sprawdzić. Poza tym, że widzicie wejście jeszcze tam wyżej i wyżej i wyżej w ogóle. Wiadomo, że coś mamy w ogóle? Nie mówcie mi, że to jest takie... nic. Proszę, żeby był tu jakiś łatwiejszy dostęp. Chyba nie, ale patrzcie, jaki wielki kaktus swoją drogą. Chociaż ta tekstura mogła być lepiej przygotowana. I... monety inne takie, więc tutaj trzeba będzie posprawdzać, oczywiście. Ale zanim to, to zobaczmy, co tutaj jest, bo chyba tu jest jeszcze jakieś coś innego. Przynajmniej tak to wygląda. A więc tak, 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 idziemy. Metal. O co to jest, ale okej. Metal to pewnie ma jakieś zastosowanie. Co skrywa przy sobie bliżej ten kaktuseł. Nie, może naprawdę w nim jest ukryty jakiś sekrecik, po prostu pod jego ogromem. Wydaje mi się, że jednak... no niestety, jednak, chyba nie. Łazić i spróbować, ale no, nie wydaje mi się. Chociaż tak i tak. Będzie przy takim olbrzymim kaktusie. A nie, jest jednak! Jednak jest! Dobra, skrywał skrzynkę, więc super. A skrzynką tą jest regeneracja zdrowia plus 5. Nie powiem, żebym był wielce zadowolony, no ale też nie jestem zawiedziona, nic, no po prostu okej. Kolejne ulepszenie, kolejna gwiazdka, kolejne punkty. I w sumie tyle. Ale no, najważniejsze, że cokolwiek jest, jak już w sumie mówię cały czas. Kierując się tymi monetami, to prawdopodobnie to było jakieś łatwiejsze dojście też. Nie bardzo możliwe. Nie potrzeba mi się tak. Dobra. Sprawdzamy może kiedyś. A na ten moment to chyba mamy naprawdę wszystko. Może dostaniemy tutaj coś więcej, wiecie, jakieś większe supermoce czy coś? Kto mógł wiedzieć, że to jest McGuffin? A... no to... ale okej. Wiecie, by był pretensji. NPC najczęściej są tutaj po to, żeby gadać na konkretny temat. No jak się ten temat pominie, to potem tak to wychodzi. Ale dobra. W takim wypadku, powiem wam szczerze, zajęło to 40 parę minut nagrania. Jeszcze tak na super ostateczne zakończenie, możemy zobaczyć, czy ściany rycerza jest jednak taki groźny, jak mówili, czy nie. I cóż, potem będziemy już kończyć odcinek, bo nie ukrywam, no, trochę to zajmuje. A ja też mam inny plan na dzień, niż tylko samo ogrywanie Supralanda. Bo jak przypominam, to ten odcinek jest nagrywany zaraz po poprzednim, więc tak. Wiemy, zobaczymy i co dalej, no to się przekonam w kolejnym odcinku. Ale póki co, jak mówiłem, jeszcze tą jedną próbę wam walki z tym rycerzem dam. Nie będę taki zły. Polsat czy inna stacja telewizyjna czy coś. Dać mi jakieś ulepszenie. O, idealnie na to. Więc bierzemy i... puszczony rycerz. Rattle hack. Okej.
wiecie co, ta walka w ogóle nie będzie chyba żadnym wyzwaniem. Oni tutaj tak gadali, okej, to jest przecież nieco szkielet i w ogóle wygląda groźnie i w ogóle, no ale... No ale tak. Nie wiem, czy to kwestia jakiegoś błędu czy coś, ale możemy go bić po prostu nawet mimo tego, że ma tą barierę. Poza tym to... W sumie... Dobra, co ja się będę tu przemęczał. Po prostu wyłącz mi barierkę, no. Prawda, nie ma co się przemęczać. Walka jest trudna, czy coś, ale... Jak możemy sobie ułatwić wyłączając barierę, no to proszę bardzo, zrobię to. Ale nadal. Chociaż nie, dobra. Szkoda czasu na wyłączanie bariery, no. Szkoda czasu, naprawdę. O, teraz ciekawa sprawa, w ogóle eksplozja ich rani? Ale sam strzał już nie. Więc no. Ciekawe. I dobra, dobra. Jakieś eksplozje, jakieś wielkie wrogowie, jakieś wielkie rzeczy, a ja tutaj poszukałem system. Pokonałem Rattlehag, nazwanego tutaj kościanym rycerzem. O jest. Jakieś fajerwerki na moją cześć? Czy co tam się dzieje? To jest kolejny generator tarczy, widzę. Dobra, dobra. Jest zdecydowanie jakiś fajerwerk na moim cześć. Chyba. Dobra, w sumie pewien nie jestem, ale tak to wyglądało. A nie coś w ogóle było. Nie wiem po co to jest. Nie wiem. A to też po co było? No nie wiem. Ja jestem strasznie taki, powiedzmy, niedoinformowany, że wszystkiego nie wiem, ale... O, mniejsza. Oto udało się, pokonaliśmy i... O, co? O nie, wulkan wybuchł. Czy to znaczy, że teraz otworzą się wszystkie piekielne dziury? O, nie wiem o co chodzi. Ale tak, mówiąc teraz, że nagle jakiś ten wulkan wybuchł. Ale tak, o co chodzi z tym wulkanem i inne rzeczy, to w sumie sprawdzimy już w kolejnym epizodzie, bo tak jak mówiłem, pokonamy tego rycerza albo zobaczymy co i jak z nimi. A tym zakończymy epizod. I tak. Z niecierpliwością wyczekuję momentu, kiedy po raz kolejny się spotkamy, co dla mnie pewnie będzie bardzo szybko, ale no i tak będzie musiała być jakaś przerwa od tego i tak. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo no, ja nadal jestem pod wrażeniem, chociaż trochę się zawiodłem tym, jak oni mówią o tym wielkim, potężnym, kościanym rycerzu, czy nagle takie... No dobra, no poranił mnie, ale poza tym to w sumie on to nic takiego. Więc no trochę się zawiodłem, jak mówię, ale poza tym gierka nadal przyjemna, nadal chce się grać i w sumie. Ruszał na wszelki wielki, żeby potem nie było płaczu, że w sumie tam coś więcej było, ja zapomniałem, przez co zebrałem monetki. No i to tyle, trzymajcie się i hej, hej!